I witam strzelce, zapraszam Was do czytania na marzec. Zerknijmy, co karty chcą Wam powiedzieć. Wiosna, 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 gdzieś już tutaj za pasem. Zerknijcie sobie do intro, nie będę się powtarzać. Tam jest parę takich sygnałów, wskazówek, z których można czerpać informacje, z których też można interpretować po swojemu, bo temu ten kanał w tej właśnie aurycznej oprawie służy. Tym jest aura. Każdy widzi. Czuje, może, ma prawo i ma prawo to zmieniać. Pamiętajcie o tym, nic nie jest wyryte w kamieniu. Miesiąc dla strzelca, ta chciała się pokazać, co jest wyzwaniem dla strzelca w marcu i co jest trudnością. Oraz radą. Wyciągnijmy sobie radę dla strzelca na miesiąc marzec. A więc zobaczmy, słuchajcie. Miesiąc dla Was, miesiąc dla Was. Wyzwanie, jakie jest dla strzelca? Jakie tu wyzwanie dla strzelca się pokazuje? I rada. No dobra. No to powiem Wam tak. Bardzo mocną radę macie, bardzo też wyzwanie jest takie ciekawe. Miesiąc ogólnie pokazuje czwórkę kielichów, a więc ja powiem Wam tak, że to, na co stawiacie lub to, na co patrzycie i chcecie dać czemuś szansę, a od początku wiedzieliście, że to nie jest to, to faktycznie może się to potwierdzić, że to nie jest to. Może też być tutaj taka nuta no, trochę rozczarowująca w tej czwórce kielichów, a więc chciałem dobrze lub miałem dobry zamiar, ale ktoś mnie oszukał, ktoś mnie wystawił do wiatru albo ktoś mi nie dał, no, nie dał mi możliwości pewnych. I ogólnie pokazana jest tutaj bardzo silna energia takiej społeczności, w której będziecie się otaczać. Może być to energia dużych wpływów męskich, może być to energia, która będzie chciała Was trochę gdzieś dominować. Wyzwaniem dla Was jest kapłan, wyzwaniem dla Was jest energia mądrości, energia społeczności, energia dostosowania się czasami do niej, energia wpływów i nauk, tych, którzy już jakieś doświadczenia na przykład zdobyli. Bardzo mi się tutaj tak mocno to pokazuje. A więc Wasze rozczarowanie, czy Wasz konflikt wewnętrzny w tym miesiącu, albo właśnie pożegnanie jakiegoś układu, który miał być inny, a może druga szansa, którą chcieliście dać, no okaże się lekko rozczarowująca. Radą dla Was jest, nie będę Wam pokazywać całego zdjęcia, przykryję je tym, słuchajcie, kwiatem, bo jest dosyć mocne. No jest taki, jest to dziewiątka mieczy, która mówi o tym takim dobijaniu się. I radą jest zupełna odwrotność tego przekazu, tej karty, że właśnie przestań się męczyć, przestań się krytykować. Przestań mieć także złudzenia czy iluzje w kierunkach niepokoju, w kierunkach także poczucia winy niekiedy. Chociaż czytanie jest ogólne, więc tutaj ta ocena, czy coś moralnie jest właśnie takim, należy do tych sytuacji, do tego spektrum energetycznego, które Was otacza i które od Was i do Was płynie. O tym też mówi arcykapłan, a więc gdzieś tutaj zasady będą dla Was wyzwaniem, aby tym zasadom sprostać, aby te zasady Was też ukontentowały w kontekście tego, co mielibyście lub chcielibyście zdobyć. Może nie na to się umawialiście, a może też nie te rzeczy będą w tym miesiącu chętne, czy wokół Was się dziejące w takim spektrum, które miałoby Was zadowolić. Bo jest tutaj gdzieś taka energia apatii, energia wątpliwości. Czasami, tak jak mówię, no, tego rozczarowania i tego dobicia lub gdzieś no, własnej pracy z myślami nad tym, co stanowi mój cień lub z czym sobie nie radzę, co stanowi mój cierń albo kto mi ten cierń gdzieś tutaj funduje w tym miesiącu. Tak? Możecie w tym momencie mieć takie poczucie, że chcecie się wyzwolić, że chcecie wyjść z jakiejś stagnacji, że chcecie przyspieszyć lub rozwiązać jakieś problemy albo uciąć jakieś supły energetyczne. No i tak może być, że będziecie chcieli otworzyć swoje serce, a tutaj ktoś Wam po prostu będzie narzucał, że może tak, a może inaczej, a może bardziej. Więc tylko tak, słuchajcie, informacyjnie, miesiąc może być po prostu lekko wątpliwy w to, co Was satysfakcjonować może. To nie będzie zły miesiąc oczywiście, ale możecie mieć tu albo takie no, gdzieś mieszane uczucia, które powiem jeszcze inaczej, niektórzy z Was sami trochę doprowadzili do tych uczuć i przez to, że z czymś zadziałali zbyt pochopnie, z tym, że zadziałali z czymś może nie tak
racjonalnie, jakby wam się wydawało, że zadziałaliście. A więc tutaj dosyć duża siła też takiej linii w tym miesiącu bronienia może swego, albo bronienia się przed tym, co miałoby wam wejść na głowę. Tu dla niektórych strzelców też uwaga, czy też wyzwaniem dla was są intrygi. Intrygi jakieś takie no podatne, słuchajcie, podatność na pewnego rodzaju wpływy, które nie do końca są fajne i nie do końca wam służą. Może być też tak, że na niektórych może być no, skierowane światło bardzo dużej presji zawodowej, która miałaby pokazać, jak idealni jesteście, na ile się przykładacie i na ile jesteście adekwatni do tego, o co walczycie. No i to może też budować was te konflikty wewnętrzne lub takie poczucia pewnego rodzaju wszelkie, które w każdym z was będą inaczej rezonować. A więc tutaj duże też starcie, pamiętajcie, barana i strzelca w tych kartach, a więc może być też taka energia gdzieś tych osób poza samymi wami, gdzieś uczestnicząca. I ogólnie mocne, słuchajcie, mocne polityczne akcenty, czy polityka wewnętrzna, polityka firmy, czy polityka no tak ta światowa, może wam tutaj towarzyszyć, możecie się o to gdzieś, no z tym się gdzieś myślami ścierać, barować lub emocjonalnie nie być gotowym albo być trochę w innym przedziale, aniżeli ten, który jest wam proponowany. I może to być taki trochę miesiąc gdzieś no, decydowania o tym, czy ja tam powinienem, czy to jest trochę na moich zasadach, czy to jest wbrew mnie i wbrew temu, w co wierzę. A więc taka, słuchajcie, ta energia tego miesiąca. Miesiąc też, w którym trudności, bo wyzwaniem jest dla was ta zasada, ten kapłan, bycie tym gdzieś takim może nieskazitelnym. No a wyzwaniem, a trudnością dla was może być też taka, słuchajcie, gdzieś powierzchowność spraw, zbyt mała głębia, pewna oschłość, pewna merkantylność. Poza samym faktem tego, że chcecie coś zdobyć lub chcecie umocnić swoją pozycję, to uważajcie także na słabości i takie deformacje w kwestiach innych ludzi, które mogą się wokół was pojawiać. A więc także tych, którzy gdzieś bywają no, na bakier z prawdą, aby nie wciągnęli was w te historie, czy w te wydarzenia, które nie do końca są wam tożsame. Ale pamiętajcie, że radą dla was jest to, żeby się wyzbyć lęków, wyzbyć krytyki własnej, wyzbyć się także pewnych klatek i ograniczeń i żeby wierzyć w swoją siłę, mieć swój kręgosłup moralny i wiedzieć, co należy, co wchodzi w skład no, waszego spektrum, waszej siły. Czym ta siła jest? Co was charakteryzuje? Taki może być to miesiąc, gdzieś sprawdzający to, czy znacie dokładnie siebie. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!